Witam, mam na imię Róża, a to jest mój program Możliwe. Moim dzisiejszym gościem jest Martyna Zastawna, założycielka marki Wash Wash. Witaj, Martyna. Dzień dobry. Martyna, skąd zrodził się pomysł, by założyć Wash Wash? Z miłości do butów? Na pewno też z miłości do butów, natomiast bezpośrednio pomysł zrodził się z tego, że ja sama miałam brudne buty, które bardzo lubiłam i nie miałam czasu, też nie miałam za bardzo pomysłu, jak mam je wyczyścić, aby ich nie zniszczyć, więc zaczęłam szukać pralni, która mogłaby się tym zająć, no i nie znalazłam żadnego takiego miejsca, więc to był taki pierwszy bodziec do tego, żeby zainteresować się tym tematem. Wytłumaczmy osobom, na czym polega twoja usługa, bo może mało jeszcze osób kojarzy Wash Wash. Więc tak, Wash Wash jest to firma, która zajmuje się czyszczeniem, naprawą, odnową i personalizacją butów, czyli jeżeli masz ktoś przynosi do nas brudnego buta, to my jesteśmy w stanie go wyczyścić. Jeżeli ktoś przynosi do nas zniszczonego buta, to jesteśmy w stanie go odnowić. A jak to było? Ponieważ z tego, co słyszałam, zaczynałaś w domu, tak? Tak. Przez miesiąc wszystko odbywało się u mnie w mieszkaniu. Tak, to był bardzo intensywny czas. Czyli po miesiącu już otworzyłaś swój punkt Wash Wash? Tak. Po miesiącu otworzyłam lokal na warszawskim Powiślu, potem za chwilę otworzyłam pracownię i po dwóch miesiącach z 15-metrowej pracowni musiałam się przenieść do 150-metrowej pracowni, bo nie było miejsca, aby pomieścić butów, środków i pracowników. Czy byłaś zaskoczona takim zainteresowaniem pośród klientów z twojej usługi? Tak, na pewno byłam zaskoczona, ponieważ jak pisałam jakieś tam założenie odnośnie firmy, to zakładało ono, że przez pierwszy miesiąc trafi do nas około 10 par butów, trafiło 500. Więc na pewno nie spodziewałam się, że to tak zaskoczy. Bo nad tym pracowałaś w korporacji, nie było ci łatwo zrezygnować? Nie było mi łatwo zrezygnować, dlatego że byłam bardzo zafiksowana na ten pomysł i od kiedy tylko wpadłam na to, że można się tym zajmować, to właściwie o niczym innym nie myślałam i przez pół roku robiłam mnóstwo rzeczy w związku ze startem firmy, więc było mi szkoda ludzi na pewno, z którymi tak, natomiast nie było mi szkoda tej korporacji. Mówi się, że nie mów ludziom, jak mają coś zrobić, tylko co. Czy twoi pracownicy zaskoczyli cię kreatywnością w podejściu do butów? Tak, niektórzy na pewno. Tak, na pewno takim największym wsparciem był dla mnie szef, który jednak ma nieprawdopodobnie ogromną wiedzę na temat obuwia, więc on był dla mnie bardzo pomocny, ale też zdarzały się osoby, które gdzieś tam w ciekawy sposób podchodziły do butów. A nie miałaś jakichś zarzutów ze strony znajomych, że to, co ty robisz, to jest dokładnie to samo, co wykonuje szef? Nie, ponieważ szef nie czyści obuwia, nie farbuje obuwia, nie personalizuje obuwia, więc jedna czwarta mojej działalności to jest szef. Także nie, nigdy się nie zdarzyło, że ktoś porównał moją działalność do działalności szefca, natomiast zdarza się, że w prasie moja firma jest nazywana jako nowoczesny szefc, więc może tak, może pod tym względem. A jakie było najdziwniejsze zlecenie, jakie przyjęłaś od swojego firmy? Najdziwniejszym zleceniem to na samym początku, jakie przyjęliśmy, to były sportowe buty, które klient chciał przerobić na buty elfa, to znaczy to robić im taki specyficzny nosek z dzwoneczkiem na końcu i chciał jeszcze, aby wygrywały świąteczną melodię. Więc tak, to było na pewno dziwne zlecenie. Ale udało się? Nie udało się dlatego, że gdybyśmy mieli doczepić nosek do butów sportowych, to zmieniłoby ich konstrukcję i nie nadawałoby się dochodzenia, a taki był cel ich, więc zmodyfikowaliśmy projekt, ale koniec końców zrobiliśmy. A jakie było najbardziej niemożliwe dla ciebie założenie w tej firmie Wash Wash? Właśnie zdobycie klientów, czy może odpowiedni ludzie? Bo teraz wszyscy narzekają, że tak naprawdę brakuje ludzi do pracy. Tak. To na pewno jest bardzo, bardzo, bardzo trudny czynnik, bo rzeczywiście też mi było
pewnie zdecydowanie trudniej, ponieważ nie istniał zawód renowatora obuwia. Osoby nie były w tym wyszkolone, więc tak naprawdę ja musiałam stworzyć nowy zawód i musiałam wyszkolić ludzi od początku. I oczywiście to też były szkolenia metodą prób i błędów, ponieważ ja też sama do końca nie wiedziałam, jak mam to robić, bo już po 2 tygodniach musiałam zatrudnić pierwszą osobę, potem kolejną, więc to na pewno było najtrudniejsze. Ale czy Polacy w dalszym ciągu wiążą sentyment z butami? Tak, jak najbardziej. To też nie jest kwestia sentymentu, ponieważ owszem, przychodzą do nas klienci, którzy za butami mają jakąś tam historię ciekawą. Natomiast to też są kwestie estetyczne, że ludzie nie chcą chodzić w brudnych butach. Moja mama zawsze powtarza, że jeśli kogoś poznasz, popatrz na buty, czy ma czyste, bo po butach poznajesz osoby. Tak, tak, tak. Teraz moi znajomi, śmieję się, że moi znajomi, jak się mają ze mną spotkać, to sobie czyszczą buty przed. Tak, to też jest fajne. Ja też się cieszę z tego, że gdzieś tam wykreowałam ten nowy trend i też, że ludzie zdają sobie sprawę z tego. Czy wykreowałam, dopiero kreuję. Natomiast tak, że coraz więcej ludzi wie o tym, że buty też można czyścić, bo... No bo jest to, mimo że wash ma już 2 lata, to nadal jest to dość świeża usługa. Niedawno dostałaś nagrodę. 31 miejsce zajęłaś w kategorii najbardziej kreatywnych ludzi, przyznawaną przez czasopismo Brief. Czy wtedy poczułaś się, że jesteś jednak marką, nie tylko usługą? To znaczy to, że jestem marką, a nie tylko usługą, to jest ciężkie pytanie. Natomiast myślę, że gdzieś tam marką czułam się już od dawna. Oczywiście bardzo, bardzo mi miło i absolutnie strasznie się cieszę, że dostałam taką nagrodę i jest ona dla mnie niesamowitym wyróżnieniem. Natomiast wówczas nie miałam takiego poczucia. Myślę, że po prostu mam takie poczucie, że to jest też coś na tyle fajnego, tak przynajmniej mi się wydaje, i na tyle zainteresowało i media, i samych klientów, że właściwie od początku jest to marka. Moje ostatnie pytanie. Czy w dalszym ciągu możesz patrzeć na buty? Tak, tak, jak najbardziej. Ja już bezpośrednio butami się nie zajmuję, więc to nie jest tak, że ja codziennie muszę dotykać każdego buta, bo był taki okres i rzeczywiście miałaś dość. Miałam dość, ale teraz nie, absolutnie. Ja uwielbiam buty, od zawsze uwielbiałam buty, więc mogę na nie patrzeć, lubię na nie patrzeć, także absolutnie nie mam z tym problemu. Martyna, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim dzisiejszym gościem była Martyna Zostawna. Zapraszam do subskrybowania kanału Możliwe. Dziękuję.